Wiecie, co jest lepsze niż trylogia Shreka? Ten odcinek! Chyba powinnam wrócić do domu. Siadaj, nigdzie nie idziesz. Mam jeszcze swoje plany. Moi drodzy, 17:20. Ostatnie 2 godziny szukałem odcinka do tego odcinka. Nie chce mi się żyć. Nie chce mi się mówić, że ten odcinek jest... Jaki jest? Najgorszy. Dziękuję, Piotruś. Witam serdecznie. Wyciąg kaleczki. A dzisiaj komentujemy. Na pewno nie Lombard, życie pod zastaw. No bo Lombard to się wyciął. To się wytnie. Mam nadzieję, że ten odcinek to się nie wytnie się. Komentujemy na Returnesa 12. Zapraszam. Hop, hop, hop. W środku wakacji Kasia Wilkoń bez zgody i wiedzy rodziców postanowiła pojechać na Festiwal Muzyki Niezależnej, który odbywał się nad morzem. Kasia umówiła się na wyjazd z 3 kolegami, których poznała przez internet. Kaśka? Mieliśmy być godzinę przed odjazdem. No to jesteśmy. Ty jesteś Michał? Tak, zgadłaś. A to jest Bartek i Janek. Siemka. Wow, jesteś jeszcze ładniejszy niż na profilowym. Dzięki. Janek, to nie jest randka, tylko wspólny wypad. No i to też jest dziwne. Kto w waszym wieku spotyka się tak o? Nie będziemy tak stać i zamulać. Dla ciebie piwko czy miks a la Bartes? Miks co? Nic. W sumie to nie jestem wielką fanką alkoholu. 12 lat! I wódeczka nie smakuje? A gorzka czekolada? Kawa? Marcepan? Weź nie bądź taka sztywniara. Nie wpiszesz się w ekipę na koncercie. Bartek, weź nie namawiaj dziewczyny, jak nie chce. Ja biorę miks. Michu, też chcesz? No. Słuchaj, nie namawiaj Kaśki, jak teraz nie chce. Na razie i rozrób. O, to ja. Zwróciłem uwagę na grupkę nastolatków. 3 chłopaków i dziewczynę. No bo dobra, też mamy oczy. Po co ich kamerujesz, zboczeńcu? Zamierzali spożywać alkohol na peronie, co jest surowo zabronione. Nie zdawali sobie sprawy, na jakie narażają się niebezpieczeństwo. Peron, ludzie, pędzące pociągi. Pędzące pociągi... A czy przypadkiem na peronie? To pociągi się nie zatrzymują? Chociaż spróbuj. Co to jest? To? Wódka z sokiem pomarańczowym. Mówimy na to gwóźdź. Nigdy nie piłam. A, ja też soku pomarańczowego nigdy nie piłem. Cały czas nalewali mi wódeczkę. Lepiej zacznij trenować, na koncercie nikt nie będzie chodził na trzeźwo. Jak to? Myślałam, że idziemy słuchać muzyki, a nie pić. No, Zukaczka, weź wyluzuj. Jeden drink to jeszcze nie jest koniec świata. Hej, starszak, który z was, jełopów, debilów, idiotów, wpadł na taki fantastyczny pomysł, że hej, koledzy, dzbany, chodźcie, napijemy się na peronie, bo nie ma innych lokacji na tym świecie. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, spróbuję, czy to takie dobre. No, i to się nazywa imprezowe podejście. Dzień dobry. Nie wolno spożywać alkoholu na terenie dworca. A widzi pan tu alkohol? Pijemy soki dla ochłody. Przecież widzę, co pijecie. Albo to wylewacie, albo idziecie gdzieś indziej. Czy tylko ja widzę, że oni są nieletni? Spożywanie alkoholu na terenie dworca jest zabronione. To są rodziny z dziećmi, normalni pasażerowie. No, ale my też jesteśmy normalnymi pasażerami. Mamy bilety do Gdańska. Do żadnego Gdańska! Nie chcę was tu widzieć! Chłopcy, pokażcie. No i przy okazji może jakiś dowodzik. Na pełnoletnich to wy nie wyglądacie. Nie będę się legitymował jakiemuś niespełnionemu policjantowi. Ja też nie mam zamiaru. Dobra, chłopaki. Tam obok torów są fajne krzaki. Poczekamy tam. Tam chociaż nie śmierdzi sikami. Co to za agresywne nie śmierdzi sikami? Nie śmierdzi sikami. To ma być obelga czy co? Myślisz, że pracownicy dworca specjalnie przychodzą na peron i sobie tam siusiają? O, dzisiaj poniedziałek sobie znowu obsikam peron. Niedaleko stacji kolejowej nastolatkowie kontynuowali imprezę rozpoczętą na peronie. Czy naprawdę właśnie 13-latek dosypał pigułkę Co? Co ja oglądam? Halo? Halo? Co? Idziemy do Kaśki. Kolejna kolejka. Zdrówko. Zdrowie. Piętnaście minut później Kasia zaczęła się źle czuć. Chcesz jeszcze jednego? Nie, muszę chyba przystopować. Ja się czuję. Może ściągnij tę kurtkę, przecież się ubrałaś, jakby zima była. Chyba nie przez ciuchy. Nie mam wprawy w alkohol. Chyba nie dojadę do Gdańska. Gdańsk jest zamknięty, sorki. Chyba powinnam wrócić do domu. Siadaj, nigdzie nie idziesz. Mam jeszcze swoje plany. Ty nie masz planów. W przyszłości tym bardziej. Po tym paru dokumencie. Michał, idź za nią. Ej, czekaj! Mogę ci iść. Nie wiem, gdzie ona jest. To bycie pijany przez te dzieci bez szkoły aktorskiej naprawdę jest bardzo, bardzo... Bardzo żałosne.
Co się tam dzieje? Ja też nie wiem, co ona tu się zrobiła i jak się tam przeteleportowała, ale nie powinnaś oglądać dzieci! Już ci mówiłem, że to jest dziwne! Ej, Kaśka! Ej! Stawaj! Stawaj, Kaśka! Ej! To ten ochroniarz, spadamy! W ogóle co to było? To ten ochroniarz, spadamy! Okej, ustawiam sobie to na dzwonek. To ten ochroniarz, spadamy! Proszę sprawdzić, czy dziewczyna oddycha. Wie pan, jak to zrobić? Tak, przed podjęciem pracy miałem szkolenie z pierwszej pomocy. Chyba nie zapomniałem. Mordo, proszę, przestań, bo będę musiał zaraz zadzwonić na 112. W momencie, w którym ty rozmawiasz ze 112, wy na ratunek 112! Jakoś dziwnie sapie. Jakby coś naciskało jej na żebra. Może ma połamane. Czy widzi pan jakieś urazy w obrębie klatki piersiowej? Czy żebra są zapadnięte albo jakoś nienaturalnie wygięte? Nie, nic takiego nie ma. Ona nie jest pobita. Może się przewróciła i zemdlała. Czy poza płytkim oddechem ma jakieś niepokojące objawy? Nie, nic takiego nie widzę. Ale po prostu jest spocona, blada. I jeszcze nas podgląda. Była z trzema chłopakami, mieli przy sobie alkohol. Zwróciłem im uwagę, że na dworcu nie wolno pić. To przeniesie się gdzieś indziej. Nie wiem, ile wypili, ale podejrzewam, że dziewczyna chciała im dorównać. Gdzie są chłopcy, którzy z nią byli? Widzi ich pan? Idą tobie wpierdolić. Nie, no uciekli, kiedy zwróciłem im uwagę. Nie wiem, co z nią zrobili. Czy ją pobili? Okradli? Nie mam pojęcia. Okej, wysyłam na miejsce patrol policji. Mam wszystko nagrane na monitoringu. Mogę przekazać. No, ty tam na pewno masz tam nagrane, co trzeba. Halo, proszę pani? Czy słyszy mnie pani? Jakie pani? Czy tylko ja widzę, że oni są nieletni? Do szpitala przyjęliśmy nieprzytomną nastolatkę. W jej krwi wykryliśmy alkohol oraz substancje popularnie nazywane tabletką gwałtu. Przekazaliśmy funkcjonariuszom wyniki toksykologiczne oraz sporządzoną obdukcję. Od tamtego wydarzenia minęły 2 tygodnie. Dzień dobry. Chciałam panu bardzo podziękować za pomoc. Taką mam pracę. No wiem, ale gdyby nie pan, mogłam umrzeć. Albo co gorsza, wie pan, co chcieli mi zrobić. Domyślam się. Uważaj na siebie. Ja się boję tego strażnika Teksasu. Cieszę się, że wszystko jest okej. Okay. Nie było żadnego gwałtu. To byłoby dosyć niezręczne. Rybka mini nie zawsze może nas uratować z tarapatów. Dlatego zachęcam, aby przejść do drugiej części Shreka. Zapraszam! Hej, hej, jeszcze raz! Cześć, chłopaki! A co was tak bawi? Alan, co im pokazałeś? A nic, wiesz, Aneta przeglądamy. Ludzie wrzucają takie durne filmiki. Strasznie głupie takie. Pokazywałeś im moje zdjęcia. Nie, no co ty, gdzie? Nie, no co ty, gdzie? Nie, no co ty, gdzie? Miało być tylko dla ciebie. Ale wiesz co? Koniec pokazu. Mój telefon! Co ty, oszalałaś? Wiesz, ile kosztował? 217 zł. Jak każda Motorola. Kupisz sobie nowy telefon i dziewczynę też sobie nową znajdziesz. Ach. Myślałem, że kupi. Gdybym ja wiedziała, jaki z ciebie jest palant, to w życiu bym ci tych zdjęć nie wysłała. Wiecie co, jak was kręcą takie klimaty, to może pokażesz im, co masz w majtkach. Stary, ale cię pojechała. Rozjechała. Co za głupia pin... Jeszcze nie wiesz, kim zadarła. Tylko się nie rozpłacz, to wszystko twoja wina. Nie dość, że cycata, to jeszcze pyskata. Nie dość, że debile, to jeszcze idioci. Świrowaliśmy trochę z Justyną. Podobała mi się, ale nie pozwolę, żeby ktoś obrażał mnie przy kumplach. To poświruj sobie z kolegami. Następnego dnia Justyna zerwała z Alanem i nie zamierzała wracać do chłopaka, który zawiódł jej zaufanie. Justyna, dobrze, że cię złapałam, zanim przyjechał autobus. Widziałaś stronę szkoły? Nie. Nie mów, że zajęcia odwołali. Ale to nie chodzi o szkołę, tylko o ciebie. Słyszałam, że zerwałaś z Alanem, a on wstawił do sieci twoje zdjęcia. Pokaż, miał je wykasować. Co za gnojek. Ja na twoim miejscu nie pokazywałabym się dzisiaj w szkole. Nie będziesz miała życia. O, jak śmiesznie. To samo chciałem powiedzieć o was i o waszej szkole jutro z kolei. Tak podejdzie Ania na przerwie do Basi i powie: o, Basia, wczoraj cię widziałem u Naruciaka, jak wystąpiłaś w tym parlokomencie, pamiętasz? Tak, pamiętam. Do dzisiaj patrzyłem codziennie w nocy przed snem. Alan, nagrywam to, żebyś wiedział, że to wszystko twoja wina. Nie, nie, nie! Że to wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. O, niech ten mem już umrze, proszę. Nie mogę się pokazać ani w szkole, ani rodzicom. Zrobiłeś ze mnie jakąś dzirę przed całą szkołą. Mocne słowa jak na ratunek 112. Nie dzwoń do mnie. Ani nawet nie przychodź na mój pogrzeb.
Nie wiem, czy po takiej ilości witaminy C nie zrobi się... żółta? Alan po telefonie do Justyny uciekł z lekcji. Chciał sprawdzić, czy dziewczyna rzeczywiście postanowiła się zabić. Halo, Justyna! Obudź się! Proszę, nie zgrywaj się! Zadzwonię do twoich rodziców! Albo zadzwoń do pani od muzyki, bo chyba ciebie czeka niezła kariera w chórze. Brany numer jest poza zasięgiem. Cholera! Jak to było? 112. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła doświadczona operatorka Malwina Kucner. To ona przyjęła zgłoszenie. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 10. W czym mogę pomóc? Nazywam się Alan Kowalewicz. Jestem u mojej dziewczyny. Jej rodzice wyjechali. To jest dom przy ulicy Wyzwolonej 14. Drzwi są otwarte. Proszę, przyślijcie karetkę. Justyna leży, nie rusza się. Nie wiem, czy oddycha. Pomocy! Alanie, spokojnie. Powiedz mi dokładnie, co się stało i dlaczego Justyna jest nieprzytomna. Nie wiem, niech mnie pani nie pyta. Niech pani mnie pyta! Alan był bardzo zdenerwowany i nie mogłam wyciągnąć od niego więcej konkretnych informacji. Ach, ten Alan! 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 Mówiła, że będę ją miał na sumieniu. Alan, spokojnie. Bardzo cię proszę, uspokój się. Jesteś w stanie pomóc Justynie, tylko proszę, odpowiadaj na moje pytania, dobrze? Tak, dobrze, będę odpowiadał. Ale Adam, dlaczego tak powiedziałeś? Co się teraz wydarzyło? Byś mógł się mnie teraz spytać, teraz? Gdybyś tu teraz tak stał, siedział, tutaj leżał? A ja ci mówię, no bo on nic nie zrobił. On usiadł na tym łóżku, rozmawiał z tą typiarą i jedyne co zrobił tak w sumie, to znalazł opakowanie po lekach i powiedział, o, chyba się zabiła, wow. I to tyle. Zakończyło się jak każdy odcinek na Ratunek 112. To jest odpowiedź, dlaczego komentujemy tu 3 odcinki, a nie jeden. Bo po pierwszym odcinku to by moje przywitanie było dłuższe niż sam odcinek. Kolejną część poproszę. Całe szczęście ostatnią. Za dużo czasu i życia poświęciłem na ten par dokument już. Filip Brzeski każdą wolną chwilę spędzał ze swoją dziewczyną Kingą. Chłopak był przekonany, że spotkał miłość swojego życia. Mimo, że znał Kingę zaledwie 4 miesiące, bardzo poważnie myślał o ślubie. Ja bardzo poważnie pomyślał nad przemalowaniem tych ścian. Skarbie, jutro 15. Mój ulubiony dzień miesiąca. 15? Faktycznie, 15 wyłoniłeś mnie z tego dzikiego tłumu w autobusie. Ach, te dzikie tłumy w autobusie. Gdybym wcześniej wiedział, że podróżujesz tą trasą, polowałbym na ciebie nawet w 30-stopniowym upale. Ale mógłbyś bardzo przykro pachnieć w takich okolicznościach, nie mów tak. Czcimy to jutro w godzinach szczytu w autobusie 501. Mimo szczególnego sentymentu do tej linii, wolałbym jednak bardziej kameralnie. Ech. A było jak na razie tylko i wyłącznie po prostu niezręcznie. No ale dobra, no to zaczynajmy z tym oscarowym aktorstwem teraz. O, gołąbeczki, ale wy ślicznie razem wyglądacie. Zrobię wam kilka fotek. Kinia, no przestań, przecież jesteś śliczna. Przecież wiesz, że nie lubię zdjęć i nie dam się fotografować. Dlaczego to robisz? Aha, czyli ignorujemy fakt randomowego przyjścia typiary wbicia do pokoju z buta ze 400 IQ, która już miała telefon w gotowości w ręce i wiedziała, o co się spyta i co się zaraz wydarzy. Ech, tak scenariuszu miały. Ech! Jeju, no to zrób sobie w końcu tą korektę i będzie po wszystkim. A, weź tam sobie szybko twarz napraw i możemy sobie tam robić to zdjęcie tamto. Daj spokój, ciekawy za co, z pensji opiekunki do dziecka. Czeka. Zostaw ją, ona się musi wypłakać, przerabiam już to setki razy. No ale o co chodzi? Bo wiesz, ona już od dziecka boryka się z tym problemem z nosem. Ach, ona też ma katar. Do szkoły. 5 minut później. No hal okazał się poważnym problemem, a nikt nie chciał dać Rudemu kredytu na hala, więc wziął ubezpieczenie na życie i postanowił się zabić, wkładając rękę do wrzątku. Filip, co ty robisz? Zostaw to! Wyjdź stąd! Weź, wyjdź! Daj mu zrobić makarony, jest już dorosły! Wyjdź, zostaw to! Nie masz tam wchodzić! Kinga, to jest moja sprawa! To jest dla ciebie wszystko! Kinga, zostaw, to jest wrzątek! Co ty robisz w ogóle? Ups! Jezus Maria, to moja wina! Przepraszam! Chodź szybko, do łazienki! Czekaj chwilę, czekaj! Kinga, ściągnij to! Ściągnij koszulkę, ściągnij koszulkę! Wo, żadnego zajmowanka! Mini! Dasz radę sama? I chodź szybko do wanny! Chodź, chodź! A ty dzwoń po 112! Halo 112? Pyk, halo, proszę się otrząsnąć i nie leć tych par dokumentach za 200 zł, co ty robisz swoim życiem? Nie da się jej ściągnąć spodni. Postarajcie się je rozciąć i zdjąć wszystkie pozostałe elementy odzieży. Tylko bardzo ostrożnie, bo tkanina mogła przykleić się do skóry. Jeśli tak się stało, istnieje ryzyko, że razem z ubraniem zdejmiecie też naskórek, a nie możecie tego zrobić. Filip, mam nożyczki. Zdjąłem spodnie. To potrzymaj to. Ała!
Cholera. Ja też bym się tak wkurzył, gdyby ktoś zaczął rozcinać moje ulubione spodnie, bo co? Oparzenie. Czemu ona się śmieje? Dlaczego im dłużej oglądamy ten odcinek, to dochodzimy do wniosku, że to jest najgorzej zagrany odcinek par dokumentu? I czemu ja to mówię tak często? Dlaczego? Dlaczego? Ratownicy są już prawie na miejscu. Proszę im otworzyć drzwi. W końcu. No w końcu. Bo ja już nie wytrzymałam dłużej. Zastanawiałam się, co teraz będzie. Moja siostra jest bardzo przewrażliwiona na punkcie swojego wyglądu. A kiedy zostaną jej tak duże blizny... Ach, każdy spalonko, 30% ciała. I to jest właśnie zachowanie takiej osoby. Ja mam tam normalka, codzienność. Pewnie gdyby sobie żelazkiem czoło przygrzała, to dalej by jeszcze pracowała. Boję się, że jej stan psychiczny totalnie się pogorszy. O, właśnie weszli ratownicy. W takim razie ja się rozłączam. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia, proszę pozwolić mamę. Do usłyszenia za tydzień. Oceniam oparzenie na 30-40%. Oceniam ten odcinek na 1,5%. Jejku, jak mnie boli! Ja już nie wytrzymam! Ja trzeszczę troszkę! Zaraz będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Wyłączam komputer. W tym momencie. Tak, dokładnie w tym momencie się to kończy. Mam nadzieję, że dużo z was przestało to oglądać na drugim odcinku, bo ten trzeci... ja się muszę napić soku pomarańczowego! Co to jest? To? Wódka z sokiem pomarańczowym. Do zobaczenia, oby później niż wcześniej. Cześć. Hej. Pa, pa.